Witam raz jeszcze Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Głuska, to program W Punkt. Pan Artur Żak z Nowego Kuriera Galicyjskiego, korespondent Radia Wnet, jest z nami w połączeniu. O, widzimy się. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. We Lwowie dzisiaj? Dzisiaj akurat we Lwowie, jak najbardziej. Panie Arturze, proszę powiedzieć w takim razie, bo to pierwsze pytanie. Widzimy, że u Pana jest prąd, więc to jest dobra informacja oczywiście. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja we Lwowie właśnie, jeżeli chodzi o energię? Niestety to jest z jednej strony dobra i zła informacja zarazem, ponieważ mam prąd, ponieważ za oknem tyrkocze generator, który ten prąd produkuje, wykorzystując paliwo i tym sposobem zasila dom moich rodziców, w którym aktualnie jestem. A sytuacja wygląda w ten sposób, że cała doba jest podzielona na trzy takie strefy. Czyli jest tak, przez 4 godziny mamy prąd, przez 4 godziny nie mamy prądu i jest też kolejne 4 godziny, gdzie potencjalnie tego prądu nie będziemy mieli. I tak mniej więcej wygląda sytuacja na całej Ukrainie, no, pomijając te tereny, gdzie tego prądu praktycznie nie ma wcale. Tutaj mówię o wschodzie Ukrainy, czy też południu. A proszę powiedzieć, jak Państwo sobie dają radę? No, Pan opisał, jak Pan tutaj, Pana najbliżsi radzą sobie z tą kryzysową sytuacją, ale no, Ukraina to ogromny kraj, bardzo wielu mieszkańców, kilka bardzo dużych jednak ośrodków miejskich. I proszę powiedzieć, jak to wygląda no, na tych terenach, gdzie jednak dokonano większego spustoszenia. No, na szczęście Lwów no, nie był tym miejscem, w którym toczyła się regularna wojna lub na przedmieściach, którego stało rosyjskie wojsko. No, ale mamy Kijów, mamy Charków, ja już nie wspomnę o innych terenach. Proszę powiedzieć, jak to tam wygląda? Czy jest zagrożenie rzeczywiście no, takim kryzysem humanitarnym związanym z brakiem energii? De facto ten kryzys humanitarny już jest i co najgorsza, on jest na terenie całej Ukrainy. Oczywiście są miejscowości takie, które pani redaktor wymieniła, w których jest ta sytuacja humanitarna, jest całkowicie tragiczna. Ale jeżeli chodzi o system energetyczny, to jest system naczyń połączonych. Więc przez to, że Rosja uszkodziła praktycznie każdą elektrownię, zarówno cieplną, jak i wodną, a także liczne połączenia całego systemu energetycznego, to system ukraiński wymaga właśnie tej stabilizacji w postaci odłączeń. A jak sobie radzą ludzie? Właśnie w bardzo różny sposób. Teraz mój kolega redakcyjny z Radia Wnet wrócił właśnie dopiero teraz, Wojciech Jankowski z Chersonia. Tam były miejscowości i nadal są miejscowości, które już od wielu miesięcy nie mają prądu, więc ludzie funkcjonują bez łączności, bez telefonów, bez telewizora, ale w telewizora właśnie w postaci pozyskiwania wiedzy potrzebnej do przeżycia, czyli jakichś informacji na przykład o potencjalnych ostrzałach, ale także często bez ogrzewania. A co gorsza, w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak na przykład wymienionym przez panią Charków, cała ogromna dzielnica, sypialnia Saltówka, tam przez kilkanaście godzin co najmniej nie ma dziennie prądu, co często też się wiąże z brakiem ogrzewania, brakiem ciepła w mieszkaniu, brakiem ciepłej wody, no praktycznie ze wszystkim. Tutaj jeżeli chodzi na przykład też o moich rodziców, to nie jest tak, że przez cały czas ten generator chodzi, bo raz, że on nie może pracować bez przerwy, a dwa, że no, nawet zakup paliwa jest kosztowny. Więc jak ludzie sobie radzą tam na wschodzie? Wolontariusze, samorządy, punkty ogrzewania i ładowania, te tak zwane punkty niezłomności w niektórych miejscowościach jak najbardziej się sprawdzają i gromadzą ludzi. Niestety na przykład na Chersońszczyźnie takie punkty są o tyle niebezpieczne, że one są punktami potencjalnie niebezpiecznymi w postaci właśnie ostrzałów, a przez artylerię lufową wroga, która stacjonuje po drugiej stronie Dniepru. Więc nawet właśnie Wojciech Jankowski z Radia Wnet, udzielając korespondencji dla Radia
wnet, na żywo trafił pod taki ostrzał, więc on mógł na własnej skórze się przekonać, jak to jest żyć w miejscowości, która jest regularnie ostrzeliwana i regularnie traci właśnie dostęp do tego, do czego ludzie są przyzwyczajeni i przyjmują jako należne. No niestety można się o tym tylko i wyłącznie przekonać, jak to straciliśmy. Panie Arturze, a proszę powiedzieć, bo też wiemy, przynajmniej u nas w naszej przestrzeni publicznej są publikowane, podawane takie wyniki sondaży, z których wynika, że no mimo tych dramatycznych warunków, bardzo trudnych warunków bytowych, jednak obywatele Ukrainy no chcą trwać w swoich miejscach zamieszkania i chcą po prostu walczyć no, z tymi wszystkimi przeciwnościami, ale nie opuszczać swoich domów, mieszkań, swojego terenu, jednym słowem. Proszę powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy? Czy ta migracja wewnętrzna, o której też tyle słyszeliśmy, tyle rozmawialiśmy w pierwszych miesiącach wojny, poza tą oczywiście jakby wyjazdami już poza Ukrainę, proszę powiedzieć, czy to jest rzeczywiście tak, że no większość Ukraińców, tych, którzy zdecydowała się pozostać, no po prostu chce przetrwać mimo tych niesprzyjających, dramatycznych okoliczności w swoich miejscach zamieszkania? My jako dziennikarze już od wielu tygodni przewidywaliśmy, że ta migracja, właśnie przekraczanie granicy wraz z nastającymi mrozami się zwiększy. Ku mojemu zdziwieniu faktycznie do takiego zwiększenia ilości ludzi, którzy opuszczali Ukrainę, nie doszło. Tutaj myślę, że pani redaktor się powołuje na badania Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, jeżeli się nie mylę. Tak się nazywa ta organizacja. Tam tylko 7% deklaruje wzmożone działania w celu opuszczenia własnego miejsca zamieszkania. To nawet nie chodzi o wyjazd za granicę, a 2 na 3 respondentów w ogóle mówi, że nie opuści miejsca zamieszkania nawet wtedy, kiedy potencjalny dostęp do mediów będzie bardzo długi i nie będzie perspektywy wznowienia dostaw w najbliższej przyszłości. Co mnie z jednej strony dziwi, a z drugiej strony też przeraża. Ale zastanawiając się, dlaczego jest takie, a nie inne zjawisko, wydaje mi się, że większość tych, którzy chcieli zadbać o siebie i swoich bliskich, dokonali tego w pierwsze tygodnie czy też miesiące tej pełnowymiarowej inwazji. Dobrze pamiętamy, jak wyglądała sytuacja na granicy z Polską, jakie były kolejki i ilu tak naprawdę uchodźców w szybkim czasie przekroczyło granicę, a tylko dlatego, że państwo polskie, że naród polski po pierwsze przyjęli tych ludzi do siebie nie jako w sumie uchodźców tak naprawdę, bo nie zostały stworzone żadne obozy, a dwa, że procedura przekraczania granicy została no, w sumie zniesiona de facto, bo można było przekroczyć granicę na podstawie nawet świadectwa urodzenia, bądź nawet deklaracji, która tam co prawda ponoć była weryfikowana, ale to nie był żaden dokument. I rozmawiając nawet z moimi znajomymi, tak jak pani redaktor zaznaczyła, no Lwów, pomimo tego, że był dotknięty także ostrzałami, to trudno jest porównywać sytuację Lwowa z Chersoniem, Charkowem, czy też na przykład Bachmutem, w którym stoi, stacjonuje armia ukraińska i broni dostępów do Bachmutu. Tam też, jak rozmawiałem z moim znajomym żołnierzem ukraińskim, oficerem armii ukraińskiej, tam też nadal są ludzie, pomimo tego, że w Bachmucie już od wielu miesięcy nie ma dostępu do energii elektrycznej, o ogrzewaniu nawet nie wspomnę. Więc myślę, że ta determinacja Ukraińców jest na tyle duża, że ten cel, który przyświeca państwu rosyjskiemu jako państwu terrorystycznemu, i teraz w sumie już można mówić oficjalnie z poziomu właśnie państwa polskiego, że państwo rosyjskie zostało uznane za państwo sponsora terroryzmu, jest niespełniony, będzie niespełniony. A zaznaczę, że jednak propaganda rosyjska i notable rosyjscy już od wielu miesięcy, od tych pierwszych ataków, zmasowanych ataków rakietowych na infrastrukturę, nie kryli, że chodzi im o to, żeby wywołać bunt i niezadowolenie
niezadowolenie społeczeństwa. No, takiego niezadowolenia społeczeństwa ukraińskiego wymierzonego w państwo ukraińskie na razie my nie zauważamy zarówno na tym poziomie ogólnoukraińskim, jak i na takim poziomie no, zwykłym rodzinno, pomiędzy rodziną czy też znajomymi, jak rozmawiam ze zwykłymi ludźmi. Panie Arturze, to jeszcze na koniec, bo mamy dosłownie minutę, ale chciałam o to zapytać. Proszę powiedzieć, czego się państwo spodziewają? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które pewno każdy zadaje i jest z kategorii tych, na które najtrudniej odpowiedzieć. No ale to jest zawsze tak, że słucha pan tych ukraińskich ekspertyz, analiz. Ma pan przez to też no, większą wiedzę i taką intuicję związaną z tym, co może się wydarzyć. Bo przecież ta zima tak naprawdę się dopiero no, rozpoczyna. My jesteśmy na początku, a nie na końcu czy w środku tej zimy. Co jeszcze Rosjanie mogą planować? No bo teraz oczywiście są te dramatyczne, straszliwe walki w okolicach Bachmutu. Te opisy tamtych rejonów, szczególnie przedmieścia tego miasta są jakieś w ogóle przerażające i koszmarne. Niewyobrażalne, że to jest możliwe w dzisiejszych czasach. No ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o resztę terytorium Ukrainy, ogromną część terytorium Ukrainy, no to można powiedzieć, że mamy względny spokój. Oczywiście z perspektywy wojny, pełnoskalowej wojny, no to jakiś taki w miarę, jakby to była taka chwila wyciszenia. Nie wiem, jak pan na to patrzy. Tak jak większość prawdopodobnie ekspertów, którzy się zajmują badaniem wojny i teorią prowadzenia działań wojennych, to jest przerwa operacyjna. Ukraińcy czekają na to, jak zamarznie grunt i tutaj nie powiem nic, co by było jakąś sensacją. Jednak nadal wojny się wygrywa i tę wojnę się wygrywa przy pomocy piechoty i jednostek zmechanizowanych i pancernych, a żeby one się mogły poruszać normalnie, musi być zamarznięty grunt. Rosjanie, jak mówią liczni eksperci i wywiady krajów sojuszniczych, jednak chcą przyciągnąć tą przerwę operacyjną do wiosny, bo do tego momentu faktycznie Rosja będzie mogła zgromadzić i tak naprawdę przeszkolić tych wszystkich, których zmobilizowała i w najbliższym czasie ma jeszcze domobilizować. Więc Ukraińcom zależy na jak najszybszym działaniu jeszcze w tym roku, a Rosji na doczekaniu się do tego momentu, kiedy będą mieli przynajmniej trochę przeszkolone te jednostki świeżo zmobilizowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Artur Żak, nowy kurier galicyjski, korespondent Radia Wnet ze Lwowa. Bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję pięknie. I serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, my robimy oczywiście tą krótką przerwę, tradycyjną krótką przerwę. Za chwilę komentatorzy. Dzisiaj ksiądz profesor Dariusz Oko i Piotr Lisiewicz będą Państwa i moimi gośćmi dosłownie za chwilę.